No dobra, na szczycie wieży około 25 metrów, tak mi się wydaje. Tam Czechy. No, witam serdecznie z Dolnego Śląska, z Sudetów, a dokładnie z Gór Bystrzyckich i Przełęczy Słonej. Tam za naszymi plecami bezpłatny parking, zostawili żeśmy samochód i robimy szczyt korony gór Polski, Jagodno. Nasz szlak gdzieś tędy rusza tam do przodu. Pogoda, wczoraj potężnie lało, potężna burza, dziś wędrują chmury, a na wypadzie jestem z ludkiem, który tu idzie, tym czerwonym. Na szczyt Jagodnej prowadzą dwa szlaki. Z tej przełęczy pętla Jagodna, szlak czerwony. Tu się zaczyna, a my idziemy prościutko, takim szutrem, szlakiem koloru niebieskiego. A spod przełęczy idziemy jakieś 20 minut. Szlak tam w tyle nagle skręcił w las, w prawo, a następnie wyszedł z powrotem na tą szutrową drogę. Jeżeli będziecie tu wybierać, a chcecie to ominąć, no to idźcie cały czas prosto szutrem, no bo to tylko dodaje metrów, szczerze mówiąc. No chyba że ktoś chce las taki pooglądać z bliska, no to wtedy może tamtędy pójść. No, u nas robi się bardzo parno. Droga prosta, ale to słońce już jest coraz wyżej i wszystko zaczyna parować. Jesteśmy w okolicach góry Sasin, 885 metrów nad poziomem morza, no, ale góra jest obok, a tu mamy takie po prostu bajery. Zatrzymali żeśmy się, żeby pofocić i zrobić kadr. W połowie naszego szlaku, bo została nam tylko połowa, napotykamy padalca, który fajnie sobie tutaj leży. Dobra, a my idziemy dalej. No, nasza deliberacja cały czas rośnie, ale to co widzimy teraz z przodu, przed nami, no to wygląda na to, że nachylenie jest znaczne. Takiego jeszcze nie było. Podejście to Jagodna Północna, a poniżej na szutrze występuje kwarc. W takim miejscu na drzewie tabliczka Sasanka, czyli kolejny szczyt na naszej trasie, a tu już ostatnie podejście pod Jagodną. Tam w dole, nie wiem czy kamera to oddaje czy nie oddaje, potężne mgły, wszystko po prostu paruje po wczorajszej silnej burzy w tej okolicy. Dobra, a my idziemy dalej. Na szlaku zaledwie z nami dwóch turystów, którzy idą przed nami. Jest godzina 7 rano. Takie oto symbole. Popatrzcie, jak ktoś zaszalał. No robi się to coraz mocniejsze w naszym kraju. No rewelacje. A my jeszcze tylko zakręt, góra i na miejscu. No i ku naszym oczom ukazuje się Jagodna, 977 metrów nad poziomem morza, korona gór Polski, najwyższy szczyt gór Barskich, Bystrzyckich, o, a pani mi tu podpowiada. No i za chwilę dochodzimy do wieży, wchodzimy do góry i oglądamy krajobrazy. No, z lewej strony będą Mleczne, a z prawej po stronie czeskiej to się okaże.
No i jesteśmy już przy wieży. Za chwilę startujemy do góry. Widać takie kręte schody jak na wieżę zamkową. Szukamy tabliczki informującej o właśnie szczycie. A tutaj pętla jagodna. No jest i tablica. Ludek, dostrzeg, szukałem, nie widziałem. No nie trzeba czytać, bo wszystko jest jasne, proste i piękne. A za chwilę wchodzimy. No wieża tak na oko wygląda na 25 metrów wysokości. No dobra, to zaczynamy. Wchodzimy do góry. Nie wiem dokładnie z którego roku jest ta wieża, ale jeszcze wszystko wygląda bardzo, ale to bardzo świeżo. Już wiatr we włosach fajnie powiewa. A może odpalę kamerę u góry. No dobra, na szczycie wieży około 25 metrów, tak mi się wydaje. Tam Czechy. No zaczynam od tego mniej fajnego widoku, a w sumie nie jest taki zły. A popatrzcie, jak we mgłach, w chmurach palą się właśnie góry z tej strony. Coś niesamowitego. Tu sprzęt do obserwacji. Zerknijmy. No i powiem wam, co ciekawe, nie ma żadnego wrzuć monetę. Po prostu w gratisie można sobie pooglądać. To by było na tyle, już nie kręcę, nie będę kręcił zejścia z wieży, drogi powrotnej. Zajęło nam to no niecałą godzinę z postojami dojście od parkingu z Przełęczy na Jagodną. Popatrzcie, jak to wszystko szaleje. No jeżeli materiał się podobał, zostawcie kciuka do góry. Serdecznie dzięki i wielkie za to. Oczywiście ci, którzy jeszcze nie subskrybują, subskrybujcie mój kanał i zapraszam na moje archiwa, które już nakręciłem, oraz na grupę Eksplorator Polski Mar na Facebooku. A na koniec taki widoczek. Do następnego odcinka.